tym odcinku chciałbym pokazać, jak koszt alternatywny może się zmienić przy przejściu z jednego scenariusza do drugiego. Pokażę to na tym przykładzie, ale to samo spotkacie w wielu analizach ekonomicznych. Załóżmy, że zaczynamy od scenariusza F. Jesteśmy wegetarianami, tylko zbieramy jagody i w ogóle nie łowimy królików. Teraz jednak zapragnęliśmy mięsa, więc pytamy, jaki byłby koszt alternatywny złowienia jednego królika? Jeśli będę chciał złowić jednego królika, to co się stanie? Nie mogę wyjść poza moją krzywą możliwości produkcyjnych, więc muszę przejść na scenariusz E. Aby złowić tego jednego królika, będę musiał się wyrzec 20 jagód. Zatem koszt alternatywny dla scenariusza F, koszt złowienia tego jednego królika to 20 jagód. Idziemy dalej. Załóżmy, że jestem w scenariuszu E i już łowię średnio jednego królika dziennie, lecz chcę jeść 2 króliki dziennie. Czego muszę się wyrzec? Wezmę ten sam kolor. Czego muszę się wyrzec? Otóż tym razem będę musiał się wyrzec 40 jagód. 40 jagód. Ciekawe. A teraz załóżmy, że jestem w scenariuszu D i chcę jeszcze więcej królików, bo na przykład coraz bardziej smakuje mi mięso. Czego muszę się wyrzec? Muszę się wyrzec 60 jagód. Tropiąc i łowiąc średnio 3 króliki dziennie, starczy mi czasu tylko na 180 jagód, zamiast 240. Idziemy dalej. Aby złowić jeszcze jednego królika więcej, będę musiał się wyrzec kolejnych 80 jagód. I wreszcie, dobrnijmy do końca. Jeśli całkiem przestawię się na mięso i będę łowił 5 królików dziennie, to nie zbiorę kolejnych 100 jagód i nie będę już zbierał w ogóle. Zauważcie ciekawą rzecz. Im więcej wiewiórek… Przepraszam, nie wiewiórek. Im więcej królików zamierzam łowić, na złowienie każdego kolejnego królika poświęcam coraz więcej i więcej jagód. Wzrasta dla mnie koszt alternatywny. To zjawisko, które nie zawsze występuje, ale tutaj tak. Zwane jest prawem rosnącego kosztu alternatywnego. Rosnący koszt alternatywny związany z każdym kolejnym królikiem. Można też na odwrót. Jeśli będziemy zwiększać jagody o stałą liczbę jednostek, np. o 1 jagodę albo o 100 jagód, tutaj liczby nie są tak równe, to stanie się dokładnie to samo. Ale możecie zadać ciekawe pytanie. Okej, wypisałeś te liczby 2 odcinki temu, ale dlaczego tak jest? Dlaczego zjawisko rosnącego kosztu alternatywnego pojawia się w takich modelach ekonomicznych? To jest model, bo uprościliśmy nasze ekonomiczne realia do 2 zmiennych – liczby królików i liczby jagód. Dlaczego to się pojawia w modelach? Gwoli ścisłości, nie we wszystkich. Weźmy jednak nasz przykład zbieracza łowcy. Zaczynamy od scenariusza F. W scenariuszu F postanawiamy zupełnie zrezygnować z łowienia królików. Nawet najpowolniejszy królik, obdarzony kiepskim refleksem, który wciąż skubie trawkę tuż obok was i próbuje podgryzać wasz oszczep albo kościane strzały, nawet takiego królika nie upolujecie, bo przez calutki wolny czas tylko zbieracie jagody. Zbieracie nie tylko nisko wiszące, łatwo dostępne jagody. Zbieracie też te wiszące wyżej na krzaku, do których dostępu bronią kolce, do których trzeba się wspiąć. Zbieracie najtrudniej dostępne jagody, ignorując najłatwiej dostępne króliki. Nagle jednak stwierdzacie, ten królik tak się kręci obok mnie, sam się o to prosi. Jest bardzo łatwo dostępny, nie trzeba dużo czasu, żeby codziennie złowić królika pasącego się w pobliżu. Dlatego nie poświęca się wielu jagód. Koszt jest niewielki. Nie dość, że złapanie akurat kicającego pod nogami królika nie zabiera dużo czasu, to jeszcze jest to czas, w którym zbieralibyśmy najtrudniej dostępne jagody. Dlatego tracicie ich tylko 20. Jeśli jednak zechcecie złowić 2 króliki dziennie, to będziecie musieli złowić nie tylko tego niebojącego się ludzi, ale też tego nieco bardziej płochliwego, który mniej prosi się o śmierć i ma nieco lepszy refleks. Tym razem rezygnujecie nie z jagód rosnących wysoko na krzaku i chronionych przez kolce, wyrzekacie się tych łatwiej dostępnych. Na to trzeba trochę więcej czasu niż na to. Aby wygospodarować ten czas, rezygnujecie z nieco łatwiej dostępnych jagód. To zjawisko będzie narastać dotąd, aż będziemy łowić 5 królików dziennie. Będziemy ścigać nawet te najszybsze i najsprytniejsze. Będzie nam na nich tak zależeć, że ścigając je będziemy deptać jagody. Nie zjemy nawet tych wiszących w zasięgu ręki. Taką obsesję będziemy mieć na punkcie królików. Mam nadzieję, że już rozumiecie, dlaczego koszt alternatywny rośnie. Gdy spojrzeć na wykres możliwości produkcyjnych, widać go w zakrzywieniu tej linii. Chodzi mi o to, że przechodząc od tego punktu do tego, z każdym zwiększeniem królików o 1 wzrasta ujemne nachylenie tej krzywej. Spróbuję inaczej. W scenariuszu F nachylenie krzywej jest takie. Jeśli nachylenie krzywej brzmi dla was obco, zajrzyjcie do filmu z algebry. Przy F nachylenie jest takie. Rysuję linię styczną w tym punkcie. A przy E jest już większe. Poświęcamy więcej jagód w zamian za kolejnego królika. Przy D poświęcamy jeszcze więcej. Ilekroć zobaczycie taką krzywą w kształcie łuku, wyglądającą tak, to będzie to rosnący koszt alternatywny. Zwiększając liczbę sztuk tego, tracimy z każdą sztuką coraz więcej alternatywy.